Witam z tej strony kolia.pl i dzisiaj nowy odcinek, co samo sobie jest już przełomem, bo nie nagrywałem dosyć długo. Dzisiaj nietypowo znajdujemy się na ulicy. Z tytułu możecie wyczytać, że to unboxing. No ale ciekawa rzecz, bo właśnie tak pędzę właśnie do paczkomatu. Raczej wiecie, co to paczkomat. Ja z tego już korzystałem wiele razy, z własnego doświadczenia. Bardzo polecam. No i teraz właśnie się kieruję do paczkomatu. Paczkomat właśnie mam blisko, bo znajduje się jakieś 250 metrów od mojego mieszkania. Więc mam dosyć blisko. Łatwy dostęp. No, to widzimy się przy samym odbiorze. Nie? Tak w ogóle to uroki zimy, ponieważ jest 16:20, kiedy to nagrywamy, już jest prawie ciemno. No i pewnie z tytułu już wyczytaliście, czym dzisiaj się zajmę. Jest to Smart Band Xiaomi Mi Band 4. No to widzimy się przy odbiorze. Dobra, wykonałem wszystkie działania tutaj. No i skrytka się otworzyła. I mamy tu naszą paczuszkę. Więc przesyłka wyjęta. Zobaczymy na dziś. Okay. Dobra, już jesteśmy u mnie na biurku. Z otwarciem paczki poszło bardzo szybko. No i tak prezentuje się ta paczka. Tak ona wygląda i powracamy do starej formuły. Czasami będę właśnie do niej powracał, czyli dziwne rzeczy do otwierania. Dzisiaj otworzymy sobie to pilotem i baterią, a przynajmniej spróbujemy. A i przed tym chciałem powiedzieć, miałem zegarek. Taki, no i dzisiaj go wymienię na ten. Dobrze. Więc ja skołuję statyw i zacznijmy dziwne otwieranie. Okej, okay, już jesteśmy, będzie lekko stabilniej. Zacznijmy otwieranie, mamy tutaj baterię. Sony nie zapłaciło mi za ten film. No idzie dosyć przy pomocy. Tutaj idzie beka statystyka. Dobrze, że ją złapałem. Jakie problemy techniczne. Dobra. Chyba już jesteśmy stabilni. Dobra, żeby nie było smutno pilotowi, to pilotem też pomożemy. No to polecam sposób otwierania na baterii. No i znajduje się tu folia bąbelkowa, która jest już stale przymocowana do paczki. No i tutaj mamy ładne opakowanie. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się ono dosyć z opakowaniami JBL-i. W sensie głośników, nie? Tutaj mamy obrazek tego smartwatcha. Mamy ładny, połyskujący napis 4. Tutaj mamy Mi Smart Band 4. Na odwrocie mamy chyba jakąś gwarancję. Zaraz to sobie zobaczę. Tylko tutaj już mi się nóż przyda, więc zaraz wracam. Okej, pozyskałem taki ładny, owocowy nóż. I teraz sobie to odkleimy. A nie wspomniałem o takiej ciekawej rzeczy, czyli skąd kupiłem to. Zamówiłem sobie ten zegarek ze strony Oleole. Ona również nie jest sponsorem wideo, ale polecam. Kupiłem go i tam właśnie była promocja z okazji tam chyba Mikołajków. I dorwałem go jakieś 3 dychy taniej. Więc polecam lukać te promocje, bo możecie dostać fajne rzeczy taniej. Dobra, my tu mamy... Aha, instrukcja obsługi. Fajnie, bo po polsku. Sobie może zobaczę poza odcinkiem. Tutaj mamy jeszcze taką oto plombę. Okej. Trochę ciężko będzie to otworzyć. Chyba, że nie tak się to otwiera chyba. Tu jeszcze jest plomba dolna. Chyba, że to jak szufladka idzie.
idzie to normalnie, lekkie problemy z otworzeniem pudełka. Kappa, dobra. Dorwałem się już. No powiem, że nie jest łatwe otworzenie tego. Dobra. Pudełko już jest puste. Skojarzyło mi się to otwieranie trochę z ogólnie telefonami, bo podobnie to troszkę wygląda. Tutaj mamy jakąś szufladkę. Tutaj wystaje nam już kabelek do ładowania. Krótki dosyć na USB. Tutaj mamy taki dock, którego wpinamy naszego smartwatcha. A tutaj sobie leży ten sprzęt. Taki ładnej folii. Prezentuje się on tak. Co ciekawe, jest on włączony. Nie włączają go. A on jest już na starcie włączony. Mamy tutaj napis Pair First. O, ładnie mi wyfokusował. Co oznacza, że musimy parować telefon z zegarkiem. Ale dzisiejszy odcinek nie będzie również testu. Po prostu to będzie zwykłe rozpakowanie. Tutaj mamy bardzo grubą broszurę. Również z instrukcjami obsługi powielonymi we wszystkich językach świata, w tym chińskim. No. Jak zawsze po unboxingach tworzy się nam tutaj spory bajzel. No więc tak to się prezentuje. No. Więc dziękuję za oglądanie tego dosyć szybkiego unboxingu. Jeżeli chcielibyście test, same recenzje tego zegarka, proście mnie o tym w komentarzach. No, więc to by było tyle. Dzięki za oglądanie. A tutaj teraz krótki specjal dla wytrwałych. Jak jest skonstruowany mój statyw. Oczywiście widzieliście już go w unboxingu. Tutaj mamy nóżkę. Na potrzeby tego odcinka by było to lekko wyżej. Ułożyłem tutaj stos książek. Czyli lektor Tomek. Wszystkie części. No, fajnie. Dzięki za oglądanie. Cześć.